Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z Farminga 19. Dzisiaj taki trochę nietypowy gameplay, gdyż nie będę się skupiać na pracach polowych, a przynajmniej w pierwszej części tego materiału. Dzisiaj chciałbym postawić wiatę, z tym, że poza obrębem mojej gospodarki, czyli dokładnie mówiąc gdzieś w pobliżu tego tutaj swojego największego pola. W sumie są takie dwa powody, dla których te wiatę stawiam, ale to czekajcie, najpierw te wiatę postawię, a później wam powiem. Niestety tutaj jest dosyć takie problematyczne miejsce na postawienie tej wiaty, w sensie na przykład tu jest spory obszar, który posiadam, wlicza się w te pole, w ten obszar, ale jest on strasznie krzywy. Więc musiałem znaleźć miejsce gdzieś tutaj trochę wyżej. Było takie w miarę proste, co prawda trochę wąskie, w sensie obszar między polem a tutaj drogą, ale było, o, chyba to gdzieś tutaj jest to miejsce, czekajcie. Tak, to chyba gdzieś tutaj jest to ta dobra miejscówka. W miarę równa. Dobra, to spróbuję tutaj tę wiatę postawić, to zadaszenie, wybiorę to najmniejsze, bo w sumie, no, to jest jak dla mnie najlepsza akurat wiata w 19, bo tamte to są takie trochę za duże i konstrukcja mi się ich za bardzo nie podoba. Dobra, czyli tak. Teraz muszę to muszę sprawdzić, czy to na pewno jest to miejsce, to najbardziej równe. O, to gdzieś tutaj chyba było, dobra. Więc teraz, o, momencik, jak to krzywo stoi względem drogi. Gdzieś tu będę to chciał postawić. Trochę tutaj jest, czekajcie, chyba. Dobra, chyba gdzieś tu jednak ostatecznie, więc muszę dopasować znowu względem drogi trochę. Okej, jest. Chyba jest git. Czekajcie, tylko sprawdzę jeszcze. Nie wiem, czy mi trochę na drogę tutaj nie wyszło tego. Nie, dobra, nie jest źle. Nie jest źle, myślałem, że za bardzo mi tu wyjdzie na drogę i że, nie wiem, samochody, ruch drogowy będzie miał problem, żeby tu jechać, ale tu jeszcze trochę wyrównam. I powinno być git. Dobra, niech tak będzie. Sprawdźmy, jak jest tutaj. No jest chyba w miarę równo, patrzę. Bo wybrałem, no mówię, równy teren w porównaniu do tych, co tutaj są w pobliżu tego pola. O, tu jest trochę. Okej, tutaj trzeba trochę wyrównać, to czekajcie. Na szybko to zrobię, zaraz jeszcze pomaluję tutaj teksturą trawy. Czyli tu jest taki najbardziej nierówny obszar, można powiedzieć, okej. Dobra, chyba jest git, to teraz tak. Pomalujmy trawą. Tu, gdzie wyrównywałem. I również będę chciał trochę pomalować trawą obszar tego pola, no bo strasznie blisko jest ta wiata jednak tego pola, no ale to jest taki wąski obszar, nic na to nie poradzę, więc poświęcę taki kawałek tego pola, żeby zrobić tutaj, no, miejsce, żeby móc wyjeżdżać ewentualnie z jakimiś maszynami spod tej wiaty, no bo jak będę mieć zboże, to nie chcę go pognieść, może jeszcze trochę więcej, no dosłownie patrząc na tak, to pole jest wielkie, to jest naprawdę bardzo mały kawałek tutaj, który poświęcę na to. Okej, dobra. I jeszcze tutaj trochę pomaluję teksturą. O, wiem, jak tu pomaluję. Dobra, czekajcie, nie, to dajcie mi teksturę. Gdzie ona jest? Tu jest zawsze problem ze znalezieniem tych tekstur. To jest ta? Tak, to jest ta, dobra. To jeszcze tutaj przed pomaluję. Może tą teksturą tak troszeczkę, żeby było ładniej. O, dobra, jakoś w ten sposób, może niech będzie. No chyba, że coś mi się tam, jeszcze jakieś pomysły przyjdą, to może później jakoś tam poprawię, ale generalnie tak to właśnie powinno wyglądać. No, to jest naprawdę mały kawałek pola, który tutaj właśnie usunąłem. Dobra, czyli jest git. W miarę sporo miejsca, żeby jakoś z tymi maszynami stanąć i ewentualnie nie pognieść zboża. No ja to z chęcią bym postawił tam, w tamtej części, no ale tam jest naprawdę tak nierówny teren, że to byłby po prostu naprawdę słaby pomysł.
Okej, to teraz idę tam stawiać kombajny, bo w sumie wiedziałem, że głównie co będę chciał tutaj... Kombajny to jest taki... Główne maszyny, które wiedziałem, że będę chciał tutaj postawić. No bo w sumie... Ja tylko nimi i wyłącznie pracuję na tych tutaj dwóch polach, co mam. 12 i 13, więc... Kurczę, no nie chce mi się już teraz wracać z nimi na gospodarkę. W sensie to było problematyczne, zwłaszcza odkąd już zacząłem mieć tego John Deere'a, bo ja nie jestem fanem, nie lubię, nie chcę mi się jeździć, nie chcę mi się wozić headerów po prostu na wózkach. No i powrót tym John Deere'em na gospodarkę to był taki przez jedno pole, przez pole sąsiada i tak dalej, musiałem śmigać. A teraz już będę po prostu, o, w tym miejscu miał kombajny zaparkowane. I nie tylko kombajny, też pozostałe jakieś tam maszyny, nie wiem, ja tu zaraz może jakiś siewnik postawię, czy jakieś inne, bo takie maszyny, którymi głównie pracuję na tych polach i też będzie po prostu bliżej. Co do headera, tak widzicie, ja go odczepiłem i położyłem tutaj, bo jak ja bym stanął z nim podczepionym tu, to bym zablokował tu miejsce na postawienie jakiejś dodatkowej maszyny, więc postanowiłem, że header niech po prostu leży z boku. I tak samo w sumie zrobię z... Tutaj z Idealem, Fendem. No i to jest jeden z tych powodów, dlaczego postanowiłem tę wiatę postawić, czyli no, żeby mieć tutaj kombajny i niektóre maszyny, którymi tylko i wyłącznie pracuję na tych polach. To jest jeden. Ale jest jeszcze drugi, w sumie nie wiem, który jest większy, który jest ważniejszy. Otóż... Już na gospodarce ja mam od jakiegoś czasu tyle maszyn przeróżnych nakupionych, że ja po prostu jak wjeżdżam na tę gospodarkę, to FPS-y mi spadają. Naprawdę, ja wjeżdżam na gospodarkę, widzę, że FPS-y po prostu lecą w dół, bo jest po prostu tyle już tych maszyn na moim gospodarstwie. Więc chcę chociaż trochę to gospodarstwo trochę odciążyć, jeżeli chodzi o to, jak ono obciąża mój komputer, bo tam jest naprawdę sporo maszyn i chociaż część z nich postawić tu, może już trochę się tego klatkowania na gospodarce pozbędę. Oczywiście nie wcale, bo musiałbym tam połowę maszyn, które mam wywalić chyba, ale no, może chociaż trochę. Czekajcie, tu jednak trochę wpadłem na pomysł, żeby jeszcze może trochę tak pomalować trawą, czekajcie. O, no już przełączyłem, kurde. Jeszcze jakoś w ten sposób, o, dobra. W sumie z tej strony też. No. Jest git. Więc kombajny postawione. To teraz zmieszczą mi się tutaj jeszcze... Jeżeli upcham, to z jakieś 4 maszyny. A nie, wróć, nie 4. Bo jest jedna duża maszyna, którą chcę postawić. Chyba, że ją postawię poza wiatą. Kurczę, nie wiem. Dobra, bo na pewno maszyną, którą chcę postawić jest... Siewnik, ale ja zapomniałem, że ten mój siewnik to jest taki duży, że zajmuje tak jakby jedną sekcję w tym... pod zadaszeniami tutaj. Kurczę, on jest cholernie wielki, dobra. No ale go tam postawię po prostu. Czyli jeszcze z 2 maszyny mi wejdą. To co by tam postawić? Bo coś takiego, czym tylko i wyłącznie pracuję na tych polach. Być może ten opryskiwacz w sumie Hardy, który to dopiero co kupiłem niedawno? No, w sumie, może go tam postawię. Czemu nie? To jest dobry pomysł. Co jeszcze bym tam postawił? Dobra, to się namyślę. Na razie siewnik oraz opryskiwacz Hardy. No i to jest pierwszy raz, kiedy postawiłem jakiś budynek poza swoją gospodarką, czyli ta wiata. No ale w sumie podobną rzecz zrobiłem, pamiętam, w serii pierwszej w Farmingu 17. Tam też zrobiłem taką specjalną koło tego największego pola, jakie miałem na mapce. Też postawiłem taką wiatę, z tym, że ona była trochę mniejsza. Wiatę na kombajny i tam sobie kombajny stały. Choć tam to było jeszcze lepszym pomysłem, bo ta gospodarka była po prostu... To pole było dalej od gospodarki niż tutaj, te pola są od tej tutaj gospodarki dalej. W sensie na tamtej mapce były te pola dalej, tu są bliżej, ale ja chcę trochę, żeby mi te FPS-y aż tak na tej gospodarce nie spadały. No i żeby łatwiej tymi kombajnami tu dojeżdżać, bo ja tam nie chcę się z tymi wózkami bawić. A już te headery to są takie duże, że nie przejadę przez na przykład tamtą drogę, którą teraz jechałem Fendem, to nie przyjadę z kombajnami, bo mi zaczepią albo drzewa, albo lampy headery. Zwłaszcza tego John Deere'a. Dobra, to stoi siewnik.
Jeszcze z dwie jakieś tam maszyny wejdą, no ale wspomniany wcześniej... Gdzie on jest? Jest, proszę bardzo, opryskiwacz. On jest, kurczę, no szeroki, ale jeszcze tam zostanie ewentualnie miejsce na jakąś jedną rzecz. Tu się trochę luz zrobi większy na gospodarstwie. No naprawdę liczę, że trochę tam, no nie, że nie będą już tak te FPS-y spadać. Bo to jest takie trochę denerwujące. Tylko się teraz będę musiał przyzwyczaić do tego, że ja mam tutaj te maszyny, bo będę w gospodarce iść i będę chciał wsiąść do opryskiwacza czy coś, a tu... Gdzie on jest? Jeszcze zapomnę. Muszę się przyzwyczaić do tego, że teraz to tutaj będzie. Umiejscowienie tej wiaty trochę jest problemem, niestety. Obawiam się, że w takim sensie, że jak zatrudnię pracownika, to czasami jak on będzie z czymś naprawdę szerokim jechać, no nie wiem, na przykład tym opryskiwaczem, to cholera wie, czy on się na tej wiacie nie zatrzyma, jeżeli tak trochę będzie lancą poza obszarem pola. No może i tak, dobra, to już ewentualnie skontroluję to jakoś, albo zacznę sam od tej strony i nie będzie tego problemu. No, i jest git. To jeszcze coś... Coś jednego, coś takiego małego mi się tutaj zmieści, tak tutaj, no tylko... Zgasiłem to, zgasiłem. Tylko co? Czekajcie, ja się tutaj muszę rozejrzeć. Co by tam wepchnąć? Coś, z czego korzystam w miarę często. Myślałem o tym w sumie, ale... Nie, tego chyba nie. Tego też nie. Tego nie. Może to? Te talerzówek? Kurde, czekajcie. A zobaczę, co jeszcze tutaj mam. No bo takich rzeczy jak paszowóz, nie wiem... Kłosiarki, czy coś, to chyba nie chce mi się tam... Czy rozrzutnik? Nie, tego nie. Dobra, to czyli... Być może tam ta talerzówa. Patrząc na to, co ja tutaj mam. Dobra, niech będzie tam ta talerzówa, czyli... miałem ja tam jakiś ciągnik? Jest, dobra, John Deere, no to... Albo nie, New Hollandem się przejadę. Celowo też jak stawiałem te wiaty, to wiedziałem, że nie będzie, że nie będę chciał jakichś tam ciągników parkować. No bo nie, w sumie ja to takich różnych ciągników tak używam do różnych prac, że raczej nie chciałbym tam trzymać jednego ciągnika na stałe. Na przykład, nie wiem, tego, którym bym siał czy coś. No to nie, wiedziałem od samego początku, że ciągników akurat nie będę chciał tam parkować. Cholera, o ile mi się ta talerzówa tam zmieści, ona jednak jest dosyć szeroka, no faktycznie, kurczę. Faktycznie, dosyć szeroka jest, cholera, dobra, to zaraz zobaczymy. Jak się zmieści, to będzie dobrze, a jak nie, to opal to licho. Odwiozłem na gospodarkę i jak się namyślę, to coś innego tam może wstawię. Ale faktycznie, może być ciężko. Źle to mogłem tak na oko zobaczyć, ale czekajcie, no może uda się tak już wepchnąć, spróbuję, no już ten opryskiwacz, to ja tam tak jestem blisko tego słupka, że się już nie da bliżej, więc... O, czekajcie, może się da radę. Trochę ciasno będzie, to fakt, ale chyba się da. Ej, jest, dobra, udało się. Haha. Dobra. Straszliwie ciasno, no ale dobra. Ja się cieszę, że mi się udało jednak to tu wepchnąć. No, to jeszcze może trochę czasu mi zostało, a jeżeli chodzi o tutaj sprawę z tą wiatą, to już chyba tutaj wszystko, co miałem zrobić, to zrobiłem. To wykorzystując ten czas, może sobie jeszcze trochę po prostu posieję. Bo tutaj już żniwa zakończyłem na tym polu, więc przydałoby się coś nowego posiać. Z tym, że co? Nie wiem, dobra, to zaraz wybiorę. A siewnik akurat mam na miejscu.
Dobra, czekajcie, ostatnio była soja, to teraz może sobie posieję, bo ja tak na przemian, jeżeli, no cały czas praktycznie soja i rzepak, i tak na przemian, cały praktycznie czas robię, no bo na tym to najwięcej chyba zarabiam właśnie. Jakąś tam pszenicę czy coś, to tylko jak słomy potrzebuję, a tak to cały czas rzepak i soja. O kurczę, jak ma ciężko pod górkę. No, ten siewnik to jednak jest dosyć taki... No, męczy moje ciągniki straszliwie. Tutaj pod górkę patrzę zwłaszcza. Ale już na równym to jedzie dobrze. O, i tutaj oczywiście... No, ciekawi mnie, czy pracownik by po prostu przejechał, czy by się zatrzymał. No, oczywiście jakby tego New Hollanda, jakby ten New Holland tutaj nie stał. No, ale ja będę musiał po prostu to ewentualnie może zrobić w ten sposób. Nie wiem, ciekawi mnie, co ten pracownik by tutaj robił. No, na pewno będę miał okazję się przekonać w swoim czasie. Nawet pewnym pomysłem moim było wcześniej, żeby może poświęcić część jakiegoś z tych pól, żeby po prostu postawić te wiatę, ale jakoś nie miałem w sumie na to pomysłu i nie chciało mi się, więc... I to jest ostateczny mój pomysł, na jaki wpadłem, w sensie umiejscowienie tamtego zadaszenia. W sumie zaraz... Czekajcie, to już teraz zatrudnię tu pracownika i sprawdzę tak sobie, czy mi te FPS-y spadają. Tak, podejdę z tej strony. Ej, powiem wam, że kurczę, nie spadają. Ej, faktycznie. Wcześniej, a spróbuję, a nie, bo to też zależy, czy jestem w ciągniku, czy nie. Fakt, to też od tego zależy. Więc wsiądę do jakiegoś. Tak patrzę, czy mi spadają na liczniku FPS-ów. W sensie wy go nie widzicie, ale ja go widzę. No, spadły 3 FPS-y. O, prawie 10. Kurde, to jeszcze tutaj tych maszyn jest dosyć sporo w tym miejscu. No, ale jakby tamte były, to pewnie by jeszcze trochę gorzej spadło. No, ale zawsze to trochę odciążyłem. Chyba, że jeszcze kiedyś gdzieś wymyślę jeszcze jedną wiatę postawić. No, nie wiem. Ale i tak jest na pewno lepiej niż było. Dobra, czekajcie jeszcze szybko, jak ten pracownik tu sobie poradził. Pojechał pewnie prosto. Chyba tak. Chyba pojechał prosto, nie? Czekajcie, muszę stąd sprawdzić. Już mam tyle tych maszyn, że się przełączać to trochę schodzi. Dobra, teraz on pojechał prosto, czyli będzie już sobie dobrze radzić. No dobra, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!